Cześć, ja jestem Rolak, a dzisiaj sobie pomówimy o Wordzie. Tak, Wordzie. Kiedyś nagrywałem dużo z Worda, dzisiaj nie nagrywam, ponieważ... no cóż, przestałem grać tą grę już dość dawno. Ale... no cóż, wróciłem, bo dzisiaj sobie tak wbiłem na Facebooka The Festa Worda z ciekawości. Okazuje się, że nic się nie dzieje. Są tylko informacje od Electronic Arts, wiecie, promocje, darmowy BF, ostatnio był też tutaj wstawili informacje. To jest ogólnie rzecz normalna, nie? Wszędzie się to wstawiają i fajnie, bo na przykład BF jest bardzo fajną grą, może ktoś sobie znalazł, raczej ktoś sobie by zagrał, sprawdził, by kupił. Mi się osobiście podoba. Ale wracając do Worda. No cóż, dużo osób tutaj ma ludzi. Dużo komentarzy jest zresztą typu dawajcie kody i tak dalej. Gdzie są rotacje? Nie było już żadnej dawno. Ale są takie posty na stronie jak mówiące o mówiąc o Wordzie, że dlaczego nie ma nowych aut, że warto jakby dodali to, że w końcu, że chcą w końcu zarobić i że coś w stylu, że co jak najmniej zrobić, a jak najwięcej zarobić. Niestety tutaj jest inaczej, jest to totalnie mylne myślenie, ponieważ tak naprawdę oni nie chcą w ogóle zarobić, bo ponieważ tą grę już dawno zostawili i trzymają tylko te serwery po to dlatego, że jest umowa na boosty i wcześniej po prostu nie mogą zamknąć tych serwerów. Więc to tak wygląda. Myślę, że kiedyś się skończy im umowa na boosty, a to już ten dzień się zbliża. Gdzieś słyszałem, już to było dawno temu zresztą, chyba sporo roku temu lub więcej, że umowa na boosty kończy się za w następnym roku akurat. Wychodzi jakoś właśnie na następną rocznicę, w następnym roku. I mniej więcej wtedy, bo wiadomo, jak się rozpoczyna gra, to umowy właśnie na ten dzień zwyczaj marną. Więc możliwe, że na następną rocznicę pożegnamy się z Wordem. To będzie ostatnia rocznica i ta rocznica będzie przy okazji zawinięcia Worda. Takie trochę smutne, bo nie wiem, to jest jak urodziny zginąć. Może trochę przesadziłem z tym ginieniem, ale myślę, że taki fajnie to ujmuje to, że ktoś ma rodziny i w ten sam dzień po prostu ginie, tak? To jest tak wyglądało w przypadku Worda. Jak to dzisiaj wygląda? Pograłem sobie trochę, jak widzicie. Próbowałem coś jeździć. Masakra totalna. W silniejszych klasach cheaterów jest mniej, zdecydowanie, ale imbiana jest klasa, niestety nadal są, czyli to się przynajmniej utrzymało. Ale no cóż, i gra wyglądała tak samo jak grałem ostatnio, czyli to było około pół roku temu. Nie no, wcześniej, chyba parę miesięcy temu. Gra się zbytnio nie zmieniła. Zbytnio w ogóle się zmieniła tak naprawdę. Tylko zauważyłem, że jest trochę mniej graczy. Zresztą ciągle spada liczba graczy zdecydowanie. I to widać zdecydowanie. Ale od czego to się zaczęło? Na początku było to pierwsze studio Blackbox, stworzyło Worda i w ogóle nie. Było super, ale niestety Electronic Arts uznało, że Blackbox daje za dużo darmowych rzeczy nam. Za dużo darmowych kodów i w ogóle wtedy wiecie, jak wyglądała sytuacja z kodami. Wtedy były dwa kody na rok. Było na pewno rocznicę. Było dużo konkursów.
strasznie dużo i strasznie dużo darmowych rzeczy w sumie rozdawali wtedy, nie? Nawet, ale nadal mniej niż ostatnio z tymi wszystkimi konami. I to było chyba pół roku temu. I zostało wywalone, nie? Z tego powodu. I pojawiło się Quick Climate Studios, które chciało wyciągnąć jak najwięcej kasy z Worda, ponieważ uznali, Electronic Arts uznało, że Word za mało zarabia na to, żeby trzymać go, tak? Więc tworzyli różne rzeczy, tworzyli samochody, które są lepsze od tych z IGC, tworzyli, na przykład zmienili ze zwykłych punktów doświadczenia, coś nabijało przy levelu, zmienili na skille, które są teraz dziś te, wiesz, przedłużenie nitra jakieś, to teraz to wygląda, ponieważ teraz są te paczki z tymi skillami, można było zarobić przy tym. I w ogóle takie bajery, chcieli wyciągnąć jak najwięcej kasy z Worda, zdecydowanie. Niestety chyba im się nie do końca to udało. W końcu Quick Climate Studios także zostało jakby zwolnione z Worda, oddano go w ręce Easy Studios. Easy Studios dostało zadanie utrzymywania serwerów i po prostu zajmowania graczy, żeby zostali jak najdłużej w tej grze, żeby jednak coś tam Word zarabiał. Niestety, jak się okazuje, Easy Studios w ogóle nie należało do tych, którzy umią się obsługiwać takimi rzeczami. No cóż, problemy z rotacjami, problemy z kodami i tak dalej. Jest to naprawdę dużo problemów, nie? Naprawdę dużo było z tymi problemami. To oznacza, że Easy Studios w ogóle, bo niby ten Easy Studios się uczyło, jak to, bo był taki okres, gdzie jakby Word nie miał studia, nic się nie działo w tym Wordzie praktycznie. I Easy Studios jak biło, to namieszało. I w końcu zapewne zostało polecenie od Electronic Arts, żeby to zostawili w pizdu, bo sami nie mogą to tak zostawić. I no cóż, przestały się pojawiać rotacje. Przestały się po ogólnie pojawiać rotacje. Konkursów zaczęło braknąć. Widać na przykład na polskim Facebooku właśnie, że brak konkursów. Dlaczego nie ma konkursów na Facebooku? Dlatego, że nie ma kodów. Nie ma żadnych nagród, nie? Jak nie ma nagród, nie ma po co robić konkursów, nie? I to tak wygląda, jeśli chodzi o tą konkursową strefę. Bo koordynatorzy nie mogą to sami zrobić. To wszystko robi studio. Studio musi na serwerze dodać kod. Musi wymyślić kod i dodać go do serwera, żeby serwer rozpoznał ten kod i żeby danemu użytkownikowi dał, żeby ten kod przekierował do odpowiedniego przedmiotu, który tutaj gracz. Tak to wygląda i koordynatorzy, oni od tak sobie nie mogą zrobić tego kodu, tylko to musi zrobić studio, a jako jest studio nie robi kodów, nie ma nagród. Proste. No i cóż, to nie jest jedyna rzecz, która w Wordzie przeszkadza. Pełno rzeczy jest przeszkadza w Wordzie tak naprawdę. Odkąd sprawdzali te samochody za boosty i dalej, niestety samochody, większość samochodów jest za boosty. Kiedy było odwrotnie, większość samochodów była za IGC, ale wtedy nie było na przykład rotacji, tak? Ale to się zmieniło, bo zaczęło to dodawać nowe auta, słuchajcie, do gry. I wiecie, i wszystkie nowe auta były za boost, więc w końcu ta liczba się zwiększyła do tego stopnia, że przewyższyła liczbę samochodów za IGC. W końcu zaczęto robić rotacje i tak dalej. No i tak to wyszło.
co jeszcze? I właśnie z tymi samochodami. Jest to totalnie idiotyczne, ponieważ w grach MMO zawsze większość gier MMO, nawet 99% gier MMO jest tak, że wszystko ma się za darmo. Ale wymaga to ogromnej ilości czasu, żeby zdobyć wszystko, albo żeby zrobić najlepsze rzeczy, trzeba poświęcić mnóstwo czasu. Ale jeśli chcesz mieć to szybciej, to sobie wykupujesz punkty premium, w tym przypadku boosty, w przypadku Warna, i wtedy sobie kupujesz te najlepsze rzeczy wcześniej, omijając wszystkie poziomy, omijając wszystko, tak? Ale możesz zrobić to samo, tylko że potrzeba więcej czasu. W przypadku Warna jest tak, że żeby to zdobyć, musisz zapłacić, i to jest jedyna droga do zdobycia tego, chyba że są jakieś konkursy, ale teraz konkursów nie ma, nie? Lub jakieś kody. No i jest wtedy tak to wyglądało. Kiedyś właśnie Word mniej więcej na tym polegał, że trzeba było na przykład nabić poziom, żeby kupić najlepsze auto w grze. Najlepsze auto w grze wtedy było E36 GTR. To było mocarne auto. Jako jedyne auto w grze miało mocne nitro, nie? I to było najlepsze auto, które było za GC. Za 2 miliony, słuchajcie, za 2 miliony. Ach, naprawdę. To było świetne, to był świetny czas, nie? Ogólnie. I to wymagało oczywiście czasu i tak dalej, i tak dalej. A teraz wszystko jest... Ogólnie ten motyw RPG, który był na początku Wordzie, totalnie zniknął. Niestety. Szkoda. To było coś fajnego w Wordzie. Ten został usunięty i cała gra polega na wyłącznie ściganiu się. Okej. Tak to wygląda. Ale dlaczego twórcy... kurde, w sumie już powiedziałem to wcześniej. Inaczej mówiąc, twórcy, studio odpowiedzialne za Worda nie interesuje się. Electronic Arts, same Electronic Arts nie interesuje się w ogóle tą grą. Ogólnie trzymają te serwery tylko po to, tylko dlatego, że jest umowa na te boosty, jak mówiłem wcześniej. I więc przypominam. I nie narzekajcie tutaj, że nie ma kodów, nie ma nic nowego, ponieważ ta gra przestaje już istnieć. Nie ma po co w ogóle zaczynać grać w tą grę, ponieważ ta gra pograć jest trochę i ta gra w końcu zostanie zamknięta. Jeśli to nie będzie za rok wyznaczony, prawdopodobnie wyznaczony termin, to będzie to za półtora lub za dwa, bo więcej te granie pójdzie się ze względu na bardzo niską liczbę graczy. Dlaczego? Ponieważ postawią ją pełno nowych innych gier free to play, na przykład Firefall chyba, czyli taka gra ostatnio wyszła, jest fajna gra, strzelanka. Dalej, jeśli chcecie wyścigu, to na przykład niedługo wyjdzie World of Speed. Wygląda interesująco, niestety nie będzie tym, co jest Word, ale nie będzie na przykład otwartego świata, to jest największa bolączka niestety. Ale także wychodzi Auto Club Revolution, coś także podobnego do Wosa, ale tam kierunkowane bardziej na indywidualność, choć tam można robić oczywiście kluby i można klubowo jeździć, tak? Zresztą w Auto Club Revolution, bo grałem, była wersja 1.0, teraz chodzi 2.0. 1.0 zostało zamknięte, 2.0 będzie się opierać na w ogóle czym innym. Jest tam wspaniała kampania, wspaniały rozwój naszego kierowcy. Naprawdę gra mnie zaskoczyła niesamowitą ilością aut i różnorodnością. Nie mam żadnych ciągle Lamborghini, Nissanów i tak dalej. Mamy także na przykład Volvo, Ople i tak dalej. Wspaniale, naprawdę wspaniale. Mi się to strasznie podoba. Tylko że tam nie ma zbytnio tuningu. Raczej był na przykład tuning wizualny, maluchy i tak dalej.
ogólnie polecam wam Auto Club Revolution sprawdzić. Możecie się zgłosić do bety, może się dostaniecie. Jest samo w przypadku włosa. Moc także bardzo interesująco wygląda. Ale jeśli chcecie taką namiastkę Worda przynajmniej, polecam wam kupić grę. Tak, to jest gra płatna, ale to jest gra MMO, tak jak World, MMO i ten dodatek MMO wyścigu RPG, czyli tym, czym był kiedyś World. Jest to gra The Crew, która także za jakiś czas wyjdzie. The Crew ma wielki otwarty świat, jest to świat USA, pełno wspaniałych samochodów, tuning, fabuła, kooperacja, to wszystko jest piękne. Polecam wam kupić tą grę. Jeśli chcecie, choć na miasto Worda, bo z tych wszystkich nowych gier, jakie będą wychodzić, to on jest najbardziej podobny do Worda, zdecydowanie. A z tych, co już wyszły, czy są jakieś gry? Nie kojarzę, w sumie może Days Like Unlimited, ale także Days Like Unlimited 2. Także już kończę swój żywot niestety. Ale właśnie ten The Crew wychodzi, to ma zastąpić tego The Crew. Z dzisiejszych gier wyścigowych ciężko znaleźć coś, co by porównywało Worda. I powiem szczerze, że najbardziej mi przypomina Worda właśnie The Crew. Choć te wspólne innych rzeczy jest bardzo mało, ale najbardziej mi go przypomina. Ale w najmniejszym stopniu jest do niego podobny, tak. Ale no, ze wszystkich gier jest najbardziej podobny, może tak. Czy coś jeszcze mam do powiedzenia w tym temacie? Chyba nie. To wszystko. Więc podsumowując, zrozumcie to ludzie, że World przestaje istnieć. Niedługo skończy się World. Nie ma co już grać w tę grę. Ale nie zmuszę do was do tego, żebyście nagle porzucili tę grę. Grajcie dalej, jak chcecie. Ale nie proście już o kody, o te głupie kody i tak dalej. Kody o rotacji i tak dalej, bo to nie ma skutku. Nawet pisząc na forum czy do supportu, to także nie ma skutku. Ponieważ studio już dawno już od pewnego czasu, jak widać, w ogóle nic nie robi w tym temacie. Nic a nic, więc... Więc ja nie wiem, dlaczego jesteście... Niektórzy są tacy ślepi na to, nie? Wierzą, że World jeszcze odrodzi się. Nie, nie ma mowy. Naprawdę, nie ma mowy. To tyle, jeśli o to chodzi. Komentujcie, oceniajcie, klikajcie lewowaty guzik. Rozpowszechniajcie ten film i dawajcie osobom, które ogólnie grają tylko Worda i myślą, że to jest zarobista gra, bo zarobista gra nie powinna mieć tyle błędów, tylu czytelów, tyle tych takich rzeczy. Normalna gra się rozwija, jest sam komfort grania, tak? Okej. Zapomniałem jeszcze powiedzieć, że kim może ja jestem w ogóle. Byłem graczem Worda od 4 lat. Miałem dwie dłuższe przerwy, tak. Widziałem, jak się ta gra rozwija własnymi oczami. I naprawdę, tym, czym był World około 2 lata temu, ta gra była naprawdę niesamowita. A dzisiaj jest niczym, tak naprawdę. Niczym. Dobra, to tyle. Komentujcie, znajdziecie, klejcie ten guzik, tak jak wcześniej mówiłem. No i tyle. Siema, do następnego.